Wszyscy mogą? Tak. No to uwaga. Proszę bardzo. Dobra. Mini przywiozła ją na brydża. Na co? Na brydża. Leczy, to sobie nie pobrałam. Chyba, że z dziadkiem. Ale później nie odliczy. Kiedy? Niedługo. Jak bardzo niedługo? Nie wiem. Czy ktoś wie, że macie Mary? Nie zupełnie. Co to znaczy? To znaczy, że mamy nadzieję, że nikt. Wiecie, że jeżeli ktoś się dowie, to was aresztują? No, coś takiego przemknęło nam przez myśli. O, przemknęło! Rachel, kochana, ja wiem, że ty chcesz pomóc, ale jesteśmy dorosłe i damy sobie radę. Jeszcze nie wiem jak, ale damy. Wracaj do siebie. Nigdzie nie idę. Widziałam kilka horrorów. No, ale chyba nie myślisz, że Mary wyjdzie z niej tylko po to, żeby nas straszyć. Ale no, dobrze, tak nie żartujcie. Ale Boże, Rachel, kochana, jak się boisz, to idź odwiedzić przyjaciółki albo do kina. My damy sobie radę w odpowiednim czasie. Odwieziemy urnę i wszystko wróci do normy. Mary zostanie zakopana, chociaż wcale tego nie chciała, ale okazuje się, że ma rodzinę. Na to! Okej, dobra, jak tu wrócisz, jej tu nie będzie, ale teraz idź po mamcie! Wieś. Czy tylko ja uważam, że to jest jakieś szaleństwo? Nie jest żadne szaleństwo, tylko małe zawirowanie, z którego kiedyś będziemy się śmiać, ale... Ja na pewno nie. I nigdzie nie idę! Nie masz nic do załatwienia. Moje samobójstwo może poczekać, a ta afera nie! Wiecie, ile wam grozi? Ja nie wiem, ale sprawdzę w internecie, czego mam szukać? Uprowadzenie zmarłego? Zbezczeszczenie zwłok? Dobrze, że nie macie broni. Bo jeśli macie, to mnie zatrzęcie! Spójrzmy na to jak na problem do rozwiązania. Pójdę teraz posłuchać muzyki, a wy się stąd nie ruszajcie! Dobra, dzięki, fajosko. Dziękujemy.